No cóż, jeszcze rok temu ta scena wyglądała tak. Jesteśmy dzisiaj na zlocie cytryn na ulicy Żelaznej w Wałbrzychu. Zobaczcie, Marcin też ma cytrynę, tylko że co to? Ksantia, tak? Ksantia czy ksara? Ksara. Dzisiaj dwie cytryny. A tak naprawdę jesteśmy na takich przedbiegach, takim prologu naszego projektu Wyprawa na koniec życia. A my udajemy się tam, do schronu, gdzie po raz pierwszy z Marcinem byliśmy razem w obiekcie podziemnym. To był jego pierwszy obiekt podziemny. Oczywiście on był tam w całym tym MRU, natomiast taka typowa sztolniowa robota, bo ten schron to jest taki surowy, bez żelbetów, więc był tu po raz pierwszy, był mega zadowolony. To była nasza pierwsza wspólna wyprawa tutaj. A dzisiaj montujemy tabliczkę ku jego pamięci. Gdzie myślicie, żeby to dać? Myślę gdzieś tu przy samym wlocie, nie? Bo tam już dalej są warunki cały czas wilgotne, więc no klej taki nie będzie trzymał. Tutaj też jest wystawione na warunki zewnętrzne, na deszcz, na śnieg. Tak myślę, optymalnie byłoby gdzieś w tych miejscach, nie? Tu albo tutaj. Myślę, że to miejsce będzie idealne, co? Trochę przetrę papierem ściernym i będziemy działać. Tak to wygląda mniej więcej. Wyprawa na koniec życia, pamięci Marcina, urbex utracone miejsca. To jest marmurowa płytka 10 na 10 cm. Myślę, że będzie trzymać. Tak. To tyle. Pierwsza z tablic jest. Mam nadzieję, że trochę pobędzie. A jak spadnie czy coś, zawsze mogę podjechać. Zresztą będę sprawdzał na bieżąco. Mam je w zapasie, w razie czego. I tak jeszcze gwoli ścisłości. Zamierzam jeszcze upamiętnić jedno miejsce oprócz tej sztolni w Bobrowie. Otóż w Kowalowej nad pensjonatem Kowalowa jest taka skała, na którą Marcin chciał wejść, nie zdążył.
I tak sobie pomyślałem, że też na tej skale, on dwa razy mówił, że chciałby wejść na tą skałę, zobaczyć. Taka czerwona skała. Także też ją upamiętnimy. Do środka nie będziemy wchodzić. Pamiętacie ten schron z moich filmów, z filmów Marcina. Także nie wszystko przemija. Żyjemy w naszej pamięci, tak? Po naszej śmierci, w pamięci naszych bliskich. Dobra. Trzymaj się, Marcin, gdziekolwiek teraz jesteś, tam wysoko.